Siema, z tej strony pomidorowy.pl i witam was wszystkich bardzo serdecznie w ostatniej sesji nagraniowej z gry Rayman 2 Wielka Ucieczka na komputery. Więc wczytajmy sobie nasz save. Proszę bardzo, mamy 90,6%. Jesteśmy już bardzo blisko końca gry, bo zostały nam tylko dwa poziomy. W poprzedniej sesji nagraniowej zaliczyliśmy Grobowiec Starożytny, gdzie pokazałem wam, jak zdobyć tysięcznego luma oraz przedstawiłem wam fakt, że w wersji na DS-a pozbyli się animacji odbijania się od pajęczyny, przez co byście nie zdobyli tego tysięcznego lumsa. W Revolution natomiast w miejscu tysięcznego lumsa byłyby trzy lumy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Grobowiec Starożytnych i to, że w wersji na PS1 został on okrojony, bo nie było dwóch sekcji. Żelazowe Góry, no cóż, Żelazowe Góry różnią się co jedynie tym, że nie było sekcji z ratowaniem dzieci z kopalni, ponieważ jak pamiętacie, podążaliśmy statkiem, można by tak powiedzieć, brzytwobrodego, gdzie musieliśmy ratować dzieci Globoxa. No i generalnie dla Aglet to wszystko było robione. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się za statek więzienny oraz za wronie gniazdo. Ale zanim zaczniemy poziom, chcę tutaj przejść do pewnego komentarza. Napisała Agata 1318. Czy podczas walki nie było tego skupienia się na przeciwniku i chodzenia na boki? Jakimś klawiszem bodajże Alt bądź Control. I powiem ci, Agata, że właśnie w dzisiejszym odcinku w statku więziennym, jak dojdziemy do trzeciej sekcji tego poziomu, mam nadzieję, że zbiorę wszystkie lumy, ponieważ mam już taktykę na ten poziom, uda mi się to zrobić. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tego poziomu, jeszcze użytkownik Abaddon napisał do mnie również komentarz. Jeżeli w Raymanie Revolution zdobędziesz 10 klatek duszków, to wtedy Lee odblokuje ci bonusowe poziomy. Za przejście jakiegoś bonusu powiększa ci się pasek zdrowia. Mam nadzieję, że pomogłem. Jasna sprawa, pomogłeś. A teraz bez przedłużania zagłębimy się w statek więzienny. Yeah! Brzytwobrodego odwiedza wyjątkowy gość. Trzy kropki. Może to będzie N-Oxide? He? Rayman zatruwa ci życie? Mam antidotum. Wyposażonego w specjalny dopalacz nic nie powstrzyma. Możesz nim sterować sam lub wyłączyć automatycznego pilota. Pilota, Jezus Maria, nie umiem mówić. Potrafi zabijać, zgniatać, niszczyć, torturować, urywać uszy. Jego nogi są zaprogramowane do miażdżenia uciekających ofiar, trzy kropki. Krótko mówiąc, robi wszystko oprócz gotowania. Nie zapomnij, jak nazywa się to cudo. Grolgot. Czas na decyzję. Czekają na mnie i jeszcze inni klienci. Mając to, mógłbym zniszczyć Raymana. Zgnieść. Zmiażdżyć. Biorę! Nie będziesz żałował. Oto twoje pieniądze. Okrągła sumka. Możesz przeliczyć, jeżeli chcesz. Och, przecież ci ufam. Tak więc tak, ten generał, który rozmawiał z Brzytwobrodym, to był generał z gry Tonic Trouble, również wydane przez Ubisoft, ale nie zwykłe Ubisoft, tylko Ubisoft Montreal. I fabuła tamtej gry była między innymi taka, że głównym antagonistą był koleś o imieniu Grog. I to jest nawiązanie do właśnie Grolgota, to jest taka parodia słów. A sama ta gra była platformówką. Generalnie rzecz biorąc, została ona wydana 31 kwietnia 1999 roku i została ona wydana na trzy platformy: PC, N64, GBC. W sensie Game Boy Color, jeżeli chcecie wiedzieć. I najlepsze jest w tym wszystkim to, że... kurczę, zaciąłem się, co chciałem powiedzieć. A, że po prostu... Taka jeszcze ciekawostka, kiedy skończycie Tonica Trouble, to w napisach końcowych pojawi się Rayman. Tak, nie wiadomo czemu. Dobra, zaczynamy. Czas skonfrontować się z tym poziomem. Powiem wam tak, zbieranie tutaj lumków, jak widzicie, jest rzeczą bardzo, ale to bardzo ciężką. Jeżeli jesteście ciekawi, to opowiem wam o tym, że do tego poziomu miałem 10 podejść przynajmniej. Nagrywałem to w zeszłą niedzielę, kiedy... Można tak powiedzieć, dzięki za info, pomidorze. Ale byłem wtedy chory. Okej. Dobra.
możemy zginąć. Dlaczego zginąłem, pewnie powiecie. Dlaczego zginąłem? Otóż dlatego, że zgubiłem tutaj jednego luma. I my po niego teraz wrócimy. A między innymi on był tutaj. Powiem wam szczerze, że jestem zadowolony z siebie, że w końcu rozpracowałem ten poziom. Uwierzcie mi, że miałem z tym wielkie problemy. No nie... Zaciąłem się znowu. Nie lubię bardzo, jak tutaj się kontroluje Raymana. Prawdę powiedziawszy. O, i teraz oczywiście będę ginął, ponieważ szczęście mnie opuściło już. Ale ja się najbardziej obawiam o drugą sekcję, ponieważ tam pod koniec tej sekcji jest taki okrąg i tam musicie zebrać wszystkie lumy. Mi się podczas ćwiczenia sobie przed tym poziomem nie wychodziło mi zdobycie tam tych lumów, więc mam nadzieję, że się teraz uda bezproblemowo. Dobra, skróciłem sobie to jakoś. No i pięknie, mamy teraz wszystkie lumy z tej sekcji i zaczynamy sekcję numer 2. Poszło bez problemu, nie musiałem się w ogóle denerwować, tak więc jak widzicie, spokój został zachowany, spokój i harmonia. Powiem wam szczerze taką właśnie rzecz, że tutaj nie jest naprawdę łatwo zdobyć lumy i kiedy gracie pierwszy raz, to możecie przeklinać ten poziom, uwierzcie mi, bądź też i nie. Ja na razie staram się zachować spokój, ale powiem wam szczerze, że byłem nieźle w gorącej wodzie kąpany, kiedy się okazało, jakie to przykre rzeczy mnie spotykały w tym poziomie, naprawdę. Tym bardziej, że mi się jeszcze nagranie zacięło, to jeszcze tym bardziej sprawiło mnie, że niechęć... Sprawiło to niechęć do nagrywania, ponieważ potem sobie powiedziałem, nie, robię sobie tydzień przerwy, nie. Po prostu nie mogę w to uwierzyć. I tak, udało mi się co prawda teraz odblokować tam platformę, ale jak widzieliście, pomijałem trochę lumów, więc dlatego specjalnie zginąłem. Mówię, ja nie chcę wracać do tego poziomu, chcę ten poziom jak najbardziej zrobić teraz, za pierwszym razem. Chciałbym chociażby, a jak trzeba będzie wrócić po jednego czy dwa lumy, no to troszeczkę będzie słabo. Tak moim zdaniem. O, i tutaj znowu tego samego luma nie zdobyłem, ale przynajmniej wróciłem po tego luma. Tak więc... Gin, Raymanie! Ale muszę przyznać, że mimo co patrząc sobie na nasz pasek zdrowia, to jest on bardzo duży, co mi się bardzo podoba. Już powiem wam szczerze, że ja jestem jednak osobą, która bardzo lubi system żyć, czyli wiecie, macie, załóżmy liczbę 0, 1, 2, 3. Wolę coś takiego niż taki pasek zdrowia. Wiem, mogę być dziwną osobą. Taka nostalgia, bo w większości grałem w takie między innymi gry, które miały bardziej licznik zdrowia, a nie pasek. Ale muszę przyznać, że w Raymanie 2 mi to w ogóle nie przeszkadza. No i niestety musiałem się poświęcić. Dobra ludziska, my się widzimy w tamtej sekcji, ponieważ nie chcę, żebyście widzieli ciągle, jak ja tutaj się pojawiam, znikam, pojawiam, znikam. Tak więc widzimy się o tam. Mamy to, po prostu mamy to. Yeah, się... Wow. Nie udało się, ludzie. Nie. Wiecie co, mam lepszy pomysł, ludzie. Spotkamy się za chwilę, ja przerestartuję poziom, ok? Bo... albo nie, dobra. Wrócę do tego poziomu. Chcąc, nie chcąc. Bardziej nie chcąc, no ale no trudno się mówi. Jak widać... Pomidor chciał, ale z tego jak zwykle gówno wyszło. Trudno się mówi. Dobra. W Revolution tutaj byłoby, że tak powiem, klatka, ponieważ czemu nie? Ponieważ why not? Bo w Revolution, że tak powiem, niszczy samego siebie. No i cóż, będziemy teraz walczyli z Ninjosem. A, jeszcze nie mogę w niego trafić, no świetnie. Kapitalnie się to wszystko zapowiada, ten pojedynek, ale jak widzicie, będę ładował na niego charge shot. A właśnie, miałem to przetestować, dobra, tak więc... O, kontrolę to się robi. Tak więc, ujej, po raz pierwszy macie debiut tego czegoś. Szkoda, że pod koniec serii. Okej. Chodź tu. Ninja henchman.
W ogóle jeszcze w Revolution tutaj nadmienię, skoro jest tutaj jedna i ostatnia klatka, ponieważ któryś z poziomów nie było klatki gdzieś, to jak tutaj jest jedna i ostatnia klatka, to ten poziom zawiera 90 lumów. Nie tak jak w tej wersji, że jest 94. Po prostu nie wiedzieć czemu jest 90. Nie wiem czemu. W wersji na PS1 na przykład tutaj lumów w ogóle nie ma żółtych, co by mi się jeszcze lepiej podobało, ponieważ jakoś tak jestem przyzwyczajony do niezbierania lumów w tym poziomie. Ale tam trudno się już mówi. Raz się żyje. Okej, tutaj mamy luma o wartości 5. Tutaj 62 na 94, a miałbym teraz... Bym miał chyba 72, coś takiego. I teraz tamtym przyciskiem uruchomiliśmy tą rakietę, która przyleci do nas. Ale pamiętajcie, że nie możecie stać w miejscu, bo ona wtedy wybuchnie. No i cóż, możemy teraz kontrolować tą rakietę. I ja to jak najbardziej zrobię, ponieważ tutaj jak widzicie trzeba lumy zdobywać. Tej sekcji w ogóle w wersji na PlayStation 1 w statku więziennym nie było. Mówię, w wersji na PS1 w ogóle nawet tutaj lumów nie było, tak więc było jeszcze lepiej. Moim zdaniem, waszym niekoniecznie musi być. No. I to są właśnie plusy wersji na PS1. Okej. A, teraz tam jest ten jeden lum, z którym będę musiał walczyć. Muszę walczyć, żeby go zdobyć w ogóle. Chyba. A jednak nie. I też taka ciekawostka, jeszcze szybko zawrócę. Ci, co by się pytali, co tu jest u góry, to tu są czerwone lumy, które z chęcią sobie zabiorę. Jeszcze jeden jest. I też zapomniałem o tym wspomnieć, ale kiedy zebraliśmy tego tysięcznego luma w grobowcu starożytnych, to był taki dźwięk, jakbyśmy zebrali klatkę dziesiątą. To właśnie to jest charakteryzacja tego... Ten dźwięk jest charakterystyczny do właśnie tego sekretnego luma, czyli wiecie, po prostu taki dźwięk jest. No i tutaj są te lumy, których, tak jak już wcześniej wspominałem, nie było w wersji na PS1. Ale zdobywać ich ciężko nie jest, gorzej jest z przejściem samego poziomu, bo sama sekcja tego poziomu, jak widzicie, jest napastowana w ogóle. Nie wiem w ogóle, co my w ogóle w teoretyce teraz zwiedzamy, czy my w ogóle zwiedzamy kabinę, czy to jest w ogóle jakieś główne pomieszczenie na statku, czy my składownię zwiedzamy, nie wiem, naprawdę nie wiem, co my w ogóle zwiedzamy teraz na tym statku. Jeszcze jedna rzecz, nawet jak mi się już udało zebrać te wszystkie lumy w tamtych sesjach, bo miałem dwie takie podobne sesje, to niestety tutaj po jakimś czasie właśnie sobie stwierdziłem, nie, ja to pierdzielę, nie chcę mi się już nagrywać. Więc takie, można by powiedzieć, złożyłem wam raport, jak wyglądały moje poprzednie sesje. W skrócie po prostu miałem ochotę, po czym nagle się wydarłem tak mocno, że przez tydzień prawie nie mówiłem, że... Znaczy, ledwo mówiłem, bo gardło bolało mega. I tej sekcji bardzo nie lubię, ponieważ tutaj są te lasery, które cię, że tak powiem, no... bardzo prowokują do tego, że zaraz zginiesz. Znaczy bardzo prowokują, Jezus Maria. Złe zdanie. W ogóle tej sekcji nie było w wersji na PS1. Ale przynajmniej doszedłem prawie do końca, tak więc jeszcze jedna próba, jeżeli się teraz nie uda, to tam się zobaczymy, w tamtym miejscu w sensie. Bo jednak... No bo jednak. Co ja tutaj będę dużo mówił. Ale hej, przynajmniej już nie mam takiego rage'a jak wtedy, tydzień temu dokładnie. Może już na spokojnie przejdziemy. I tak, dla tych, co by się pytali, następny let's play to będzie Rayman 3, bo lecimy zgodnie z maratonem. A w weekend będą inne let's play'e i top 5. Jak już zdążyliście zauważyć, był pierwszy odcinek z top 5. No, dobra, to widzimy się teraz tam, ponieważ ja spieprzyłem sprawę. Cięcie! Okej, ludzie? I... A, doszedłem dalej. Cholera. Okej, ludzie?
I teraz się udało, patrzcie na to. Co tu się dzieje? Jezus Maria, jakie korytarze. Ile czerwonych lumów, Jezusie Chrystusie. Że komuś się chciało to programować, tyle tych lumów. Ja pierdziule. Tylko się nie uderz. To jest właśnie najgorsza teraz sekcja, to co było przed chwilą. No właśnie. Kurde, ale byłem blisko, widzicie? Tam jest końcówka już poziomu, tak więc widzimy się na końcówce poziomu znowu. Okej, ludzie, jesteś z powrotem. Patrzcie, co tu się dzieje. Teraz to będzie walka z laserami. Jest! Się udało. Patrzcie, tu jest piąty lum. Ludzie! Udało się! Serio, się udało. Patrzcie, brakuje nam tylko 9 lumów. A tutaj jest wronie gniazdo. Ostatni boss. Ale wiecie, co jest z tym wszystkim najgorsze? Że muszę z powrotem wrócić do statku więziennego. Okej, ludzie. Chwila prawdy. Jest, ludzie, mamy wszystko. I oczywiście gimy z przepiękną zarąbistością. Tak jest, mamy 94 na 94 i 999 na 999. W teoretyce powinno być 1000 na 999, bo jak pamiętacie, zabraliśmy tego sekretnego luma. No więc słuchajcie, teraz ja dokończę ten poziom. Mam nadzieję, że nie zajmie mi on tak długo, jak musicie czekać. No i będziemy konfrontować się z ostatnim bossem, Brzytwobrodym. Jej! Tak więc widzimy się na... w portalu, o! Ludzie, się udało w końcu! Się udało! Ale wiecie co? Zrobię jeszcze jedno cięcie, ponieważ chcę zobaczyć, czy się wszystko pięknie nagrało, tak więc Z2.